Korzystając z okazji, tylko to powiem, że po mojej prawej stronie stoi wóz opancerzony WTR-152, produkcja radziecka. Nie będzie można wrócić z obiektu 716, z którego wyjdziemy. Tylko to dodatkowo kosztuje 15 zł dorosły, 10 dziecko. Jak ktoś chce zaufać inżynierom radzieckim, proszę bardzo, można wracać. My natomiast znajdujemy się teraz na zębach smoka. Bardziej profesjonalna nazwa to jest zapora przeciwczołgowa, a Niemcy to jeszcze bardziej profesjonalnie nazywali zapora garbowa. Wytrzymały zapory mniej więcej 25 ton. Co na warunki przedwojenne Polski, tak jak mówiłem, w zupełności wystarczało. Polskie wozy opancerzone, jak i czołgi, nie przekraczały masy 10 ton. Natomiast już w 1945, gdy nadchodziła armia radziecka, radzieckie czołgi potrafiły przekraczać masę 50 ton. Co w teorii zaporę by mogło załamać. Ale tylko w teorii, bo w praktyce, żeby taką zaporę załamać, ten czołg by trzeba było z dźwigu zrzucić. Ona raczej by się nie załamała. Natomiast to i tak nie było jej główne zadanie. Jej głównym zadaniem było przede wszystkim zniszczyć gąsienicę. W momencie, kiedy zapora nam niszczy gąsienicę w czołgu, trzeba wysiąść. A wtedy zasięg czy to karabinów, czy to moździerza by nas tutaj już łapał. Ale Niemcy mimo wszystko poszerzyli i pogłębili rów, który się przed nami znajdował. Tak. Już niekoniecznie. Siła uderzenia zmierzchnęła i Morgany. Część była nieprzytomna, część zginęła. Ci, którym się udało przeżyć, wycofali się po prostu do kolejnych obiektów, których nie było sensu się bronić. Możemy zobaczyć. Na kopułach po ostrzale nie ma żadnych pęknięć, żadnych dziur. Jedynie tam, ale ona tylko bez testu. Natomiast w warunkach bojowych nie ma żadnych dziur, żadnych pęknięć. Wszystko dlatego, że to nie jest zwykła stal. To jest stal z domieszką chromu, molibdemu i mangromu. W trakcie uderzenia kopuła zachowuje się jak ciasto. Pocisk się wbija i ześlizgnie. Dlatego kopuły zachowały się do dzisiaj. A nawet jak możemy zauważyć, nie rdzewieją. Teraz tak, za mną taki pręcik, to są tak zwane potykacze. One były na troszkę niższej wysokości, mniej więcej takiej. Otoczone drutem koczastym i rozciągnięte po całej tutaj działce mortecznej. Mniej więcej co 2 metry. Główne zadanie jak najbardziej spowolnić i zranić. No to też patrzę, tu masz taki... W zadaniach jeszcze było pole minowe, natomiast pole minowe, tak jak mówiłem, pole minowe nie powstało. Dobra, idziemy dalej. Coś chyba wiem, czemu podwyższało ten dół. Ostrzał z karabinu. Udałoby nam się otworzyć te drzwi, jak mówiłem, 4-metrowa fosa. Ale na wprost okienko. Tym razem na zwykły karabin. Założenie było takie, żołnierz biega, zostaje postrzelony, wpada do fosy. Dopiero po wypełnieniu fosy można iść dalej. Natomiast jak możemy zauważyć, jest okienko, zawsze można wrzucić granat i trochę ubić. Zakładamy, że udałoby nam się w jakiś sposób pokonać fosę. Opuścić drzwi zwodzone, to moglibyśmy się dziwić, bo to dalej nie wszystko. Po prawej stronie będzie kolejne okienko na karabin. Wejście tutaj może nie było niemożliwe, ale wymagało dużego poświęcenia ludzi. Teraz tak jak powiedziałem, żołnierze niemieccy, żeby wejść, musieli podać hasło. Państwo chyba żołnierzami niemieckimi nie są, a tym bardziej hasła nie znają, więc państwo muszą okazać bilet, żeby wejść. Tylko tak, uważamy na niski próg na głowę. Będziemy szli w lewo, w prawo, w lewo, w lewo. Nie będzie dziurnie? Jest pas paszporta, bo tam jeszcze nie Ty, Karolina? Masz ten, wychyl kamerę. Wychyl kamerę. Wyjrzyj sobie. Wiem ci, że na dziko to jest najlepsze. Yeah.
Grosia Maciką to był plan kiedyś na te. Na końcu mamy magazyn na amunicję. Pani jest dwukondygnacyjne, na dole amunicja, na górze zapalniki, żeby nam wszystko nie wybuchło. Bliżej nas magazyn na różnego typu artykuły niezbędne do funkcjonowania w obiekcie. Po prawej stronie maszynownia i dalej koszary. Więc tak, teraz chętnych, którzy chcą się przekazać drezyną, ja bym prosił, żeby tutaj zostali. Natomiast jeżeli ktoś woli bardziej zwiedzać, można pójść do magazynu na koniec. Tam mamy wystawy różnego typu fortyfikacji, od czasów średniowiecznych do dzisiejszych. Może też pójść do maszynowni, na końcu studnia lub do kosza. No to nawet to nie chodzi. I zasada jest taka, że po prawej stronie prawej stronie. Trzymamy się prawej, a po lewej stronie. Ile tam zostało do wyjścia kilometrów? Tutaj mamy jakieś tym razem do góry. Ja tylko dopowiem, że miotacz ognia 717 był troszkę gorzej. Nie było na dobrą sprawę miotacza, bo on spadł do zbiornika na dole. Natomiast tutaj, jak będziemy wychodzić, po lewej stronie będziemy już mieć lepiej zachowany też ognia. I również po prawej stronie będziemy mogli zauważyć lepiej zachowany mechanizm wyjścia ewakuacyjnego. Już jak będziemy wchodzić, to będzie do uważania nas trochę jest, nie wiem, czy każdy usłyszy. Dobra, już wchodzimy powoli na górę. Pan Górsia będzie ostatni, bo panu pozwoli się zamknął. Takie drzwi się zamkną. No, wyjścia. To pójdziemy z tamtą wycieczką. 33 metry w górę. Masz. Karolina. Kantyna. Bierzemy sobie jakąś kawę? No chodź. Możemy sobie coś zjeść, może jest coś dobrego do zjedzenia.